Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie, kochani Państwo, na mojej wróżbie. Dzisiaj mamy karty Tarota i karty Lenormanda, czyli taką kombinację we wróżbie. Problem, który jest teraz, temat, który jest teraz, dzisiaj, ważny i wkrótce rozwiązanie tego problemu po prawej stronie. Czyli jak rozwiąże się ten problem nadal. Dalej, jak pójdzie to, tak? Kochani, oczywiście zapraszam Was do subskrypcji. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to myślę, że jest to błąd, ponieważ przegapicie moje różne tematy wróżb dla Was, horoskopy, wróżby live, rozkłady tygodniowe, karty anielskie, no przede wszystkim wiele wróżb o miłości. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Kochani, zapraszam również do komentowania i lajkowania oraz na wróżby prywatne. Jeśli potrzebujecie wróżbę prywatną, napiszcie mi, kochani, na e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. Napiszcie mi e-maila, ja Wam odpowiem oczywiście o warunkach takich wróżb indywidualnych. Zapraszam. Kochani, teraz zabierajmy się do pracy. Jaki jest temat obecnie bardzo ważny? Karta Tarota. Aha, chciałam powiedzieć, że mam piękną nową talię kart. Złoty Tarot. Polski, wydanie polskie. I z Polski przywieziony, z Wrocławia. Wróżbity Soleil i tarocistki Magdy. Także mam wspaniały nowy tarot, który chcę Wam oczywiście w moich filmikach krok po kroczku zaprezentować. Przyjechał ten tarot do mnie osobiście z Wrocławia za pomocą mojej dobrej koleżanki. I właśnie cieszę się, ponieważ przestudiowałam ten tarot. Są przepiękne zdjęcia, także mam nową inspirację. Kochani, te karty są jak dzieła sztuki, inspirują po prostu. Dlatego ciągle kupuję nowe talie, by się inspirować, by mieć ciągle nowe obrazy tych sytuacji, które zawierają treści tych kart. Tutaj temat dzisiejszy jest 8 mieczy. Widzicie, kochani, 8 mieczy wokoło tutaj Twojej osoby, osoba pytająca. Problem polega na tym, że jesteś w pułapce, w swojej własnej klatce mentalnej. Wierzysz w coś, że musisz. Twoja mentalność jest uwięziona w klatce i nie możesz się wydobyć z tej klatki. Nie chcesz nic widzieć, nie chcesz nic słyszeć. Stoisz pasywnie, bez ruchu, bez akcji. Jeśli się poruszysz, być może myślisz, że ktoś cię zaatakuje lub zrani. Że te miecze spadną ci być może na głowę i cię zranią do krwi. Boisz się zranienia, boisz się zrobić jeden krok. Zostajesz w pasywności dlatego i myślisz, że coś musisz. Że coś musisz może udowodnić, że musisz tak postępować, że musisz się powstrzymać, że nie możesz działać, że nie możesz wyjść z tej klatki. Ta karta oznacza totalne blokady, totalną pasywność, lęki, brak akcji, brak postępu. Na tym polega ten problem, który pokazuje się dzisiaj. Dopowiemy sobie z kart Lenormanda, o co chodzi głębiej. Więc szczęście, szczęście, chwile szczęścia są już tutaj uśmiercone, czyli umarły. Umarły, ponieważ wy blokujecie to szczęście. Wy blokujecie tymi lękami, pasywnością,
Uśmierciłeś to szczęście w zalążku. Ale być może macie nadzieję, że jeszcze to się odrodzi. Zmartwychwstanie jak Feniks z popiołów, narodzi się na nowo i że te sprawy jakieś zawikłane, ukryte wyjaśnią się. Być może sprawy sekretne wyjaśnią się. I tutaj, że będą jeszcze jakieś kontakty z tą osobą, o którą teraz pytacie, z waszą ukochaną osobą, czy z ważną osobą. Będą jeszcze tu kontakty, macie nadzieję, że to się wszystko jeszcze naprawi, odrodzi, polepszy, że te sprawy niewyjaśnione, sekretne, zawiłe poprzez spotkanie, rozmowy wyjaśnią się, że będzie jeszcze można napisać następną stronę, następny rozdział tej miłosnej, być może powieści. Natomiast jesteście pełne nieufności. Uważacie, że osoba, która jest wam ważna, dla was ważna, nie pokazuje swojej właściwej twarzy lub gra fałszywie z wami. Jest nieszczera. Być może zakłamana, być może ukrywa jakieś sprawy, zachowuje się nieuczciwie. No, dużo nieszczerości, nieuczciwości wyczuwalnych jest tutaj. Dużo być może nieprawdy, być może zdrady. Dlatego blokujecie rozwój tej sytuacji, rozwój tego związku. Ponieważ nie ufacie. Teraz zobaczmy, jak rozwiąże się ten problem. Co wydarzy się wkrótce odnośnie tego tematu. Karta Tarota mówi o 10 monetach. 10 monet, które tutaj widzimy, to skarb, to sukces. Przede wszystkim to stabilność, to stabilizacja. Dojście do końca jakiegoś projektu i sukces, dobrobyt. Coś, co ułoży się pozytywnie. Będzie sukcesem, będzie waszą wygraną, będzie stanowiło stabilność i zadowolenie, spełnienie. 10 monet to oczywiście kumulacja wszystkich żywiołów. To niesamowicie silna karta, która mówi o tym, że nadejdzie lepszy czas wkrótce. Tutaj należy zastanowić się, dokładając karty Lenormanda, co jest tutaj problemem. I tą niejasną sytuację, która teraz nastąpiła poprzez te blokady, nieuczciwość, fałsz, niepokazywanie swoich szczerych uczuć, zamiarów, planów, tutaj należy wyjaśnić ten problem. Tutaj jest jakiś smutek, negatywne myślenie. Dużo jakiejś rozpaczy, żalu, rozczarowanie, niejasność, nieklarowność sytuacji. Należy to zaobserwować, przemyśleć, wyjaśnić. Myślę, że tą izolację, separację, tą oziębłość, jakieś, nie wiem, odejście czy zamykanie się, obwarowanie się murem emocjonalnie należy wyleczyć. Wyleczyć, by wyjść z tej izolacji, z tego smutku, żalu, samotności, by wyjść i ulepszyć, uzdrowić tą sytuację i poczuć znów stabilność. Czyli poczuć, że możemy gdzieś komuś zaufać i tam zarzucić naszą kotwicę, czyli zostać.
tutaj ta stabilizacja i ta stabilizacja oczywiście uzupełniają się. O tą stabilizację wam chodzi i o to walczycie. Dlatego macie silne blokady i nie ufacie, ponieważ brak wam tej stabilizacji. Być może w tej relacji, w tej konstelacji, w której jesteście, zostajecie pasywni i obserwujecie. Te blokady, izolacja, separacja powinny się w najbliższym czasie wyleczyć. Być może się pogodzicie, być może coś wyjaśnicie i nastąpi stabilna jakaś tutaj lepsza energia. Dziękuję ślicznie. To wydarzy się wkrótce. Taka przemiana, zmiana, transformacja wydarzy się. Życzę wam oczywiście, byście wyszli z tych blokad, z tej pasywności, z tych lęków i doznali tej pięknej stabilizacji, tego apogeum szczęścia i sukcesu. Proszę o lajki, komentarze i subskrypcje. Do usłyszenia już wkrótce.